Witam Was w kolejnym filmie o moich kurkach, zielononóżkach kuropatwianych, aczkolwiek, proszę Państwa, to już nie są kurki, tylko kury. Wyrosły. Proszę porównać sobie pierwsze odcinki i ten teraz. Wchodzimy teraz właśnie rano do kurnika, punktualnie godzina 6. No i kury zaczynają pomału funkcjonować. Na pierwszy strzał idą koguty, które wyskakują z kurnika i nie pozwalają wyjść kurom. Dopiero po jakimś czasie kury mają prawo wychodzenia z kurnika. One już nie są na wybiegu, wibyk jest już zamknięty. Kury wychodzą z kurnika na obszar 80 arów ziemi. Praktycznie nie ma miejsca, nie widać, że w ogóle te kury chodzą. Z 10 kur i 3 koguty, aczkolwiek w tej chwili mam już kogutów 2. Musiałem się jednego pozbyć, bo 3 na 10 kur były za dużo i prawdopodobnie pozbędę się jeszcze jednego. Proszę Państwa, kury są karmione pszenżytem tylko i wyłącznie i pasą się na tej trawie na 80 arach ziemi, dziobią sobie co chcą. I mam jajeczka na 10 kur, to jest średnio 6 do 8 jajek dziennie, ale kury jeszcze nie są tak dorosłe, więc spodziewam się, że tych jajek dziennie będzie więcej. Kolejny film właśnie o tych jajkach. Tutaj widzimy toaletę kogutów, akurat są 2 koguty, w jaki sposób koguty się myją. Bardzo ciekawy film, proszę zwrócić uwagę, przepiękne koguty, o pięknym umaszczeniu, upierzeniu, w jaki sposób prowadzą toaletę. Proszę Państwa, proszę również zwrócić uwagę na otoczenie, na to, w jakich kury wychowują się w warunkach. Są swobodne, bezstresowe, to również sprzyja właśnie tej dużej ilości jajek, którą otrzymuję codziennie. Warunki, w których kury u mnie są wyśmienite, jak zresztą Państwo widzą, jakie to jest otoczenie. Za chwilkę zobaczymy pierwszą kopulację koguta. Proszę zwrócić uwagę, to będzie pojedyncze, oczywiście dla koneserów na końcu filmu jest kopulacja 2 kogutów na jednej kurze. A tutaj widzimy kopulację na jednej kurze jednego koguta. Także w końcówce filmu, proszę Państwa, widzimy 2 osobników, czyli 2 koguty na jednej kurze. Chcę Państwu powiedzieć, że karmienie kur jest bardzo istotną rzeczą. Oczywiście dostają różnego rodzaju ścinki, które tam zostały w kuchni, kartofle, skorupy gotowane, czy tam jakiś chleb został. Takie podręczne rzeczy, ale generalnie kury się pasą i kury jedzą pszenżyto. Żadnych, absolutnie żadnych pasz. To są bardzo zdrowe jajka i bardzo zdrowy wychów. Kurom absolutnie nic nie jest, nie chorują. To widać po zachowaniu. Był u mnie weterynarz, sprawdzał. Wszystkie osobniki są zdrowe. Proszę Państwa, trzeba mieć na uwadze stado przez okres jakby całego dnia. Znaczy trzeba być zorientowany, gdzie kury są. Jeśli, tak jak u mnie, ogrodzony jest teren, wówczas, proszę Państwa, nie ma żadnego problemu. Nie miałem nigdy żadnego problemu. Na posesji jest pies, jest też kot. Oczywiście w momencie, kiedy kot się pojawia, no to koguty nie są zadowolone, informują wszystkie kury, że coś się po prostu dzieje. Pies raczej kury ignoruje, nie ma tutaj problemów, także też je pilnuje, także tutaj żaden lis się nie wkradnie i tak dalej. Na posesję kury są po prostu bezpieczne. Na razie zobaczymy, jak sprawa się będzie miała, kiedy ptactwo, duże ptaki będą wracać, czy będą atakować te kury, czy nie, tak jak niektórzy z Państwa nie przestrzegali. Na razie uważam, że jest dobrze. Kury są wypuszczane rano, zamykane wieczorem. One same wracają do kurnika przed zmierzchem. Za chwilę zobaczycie Państwo podwójną kopulację.
dwa koguty na jednej kurze. Proszę zwrócić uwagę. Już jeden kogut podchodzi, łapie tą kurę za szyję i drugi podchodzi i drugi kopuluje i zaraz będzie jeszcze raz ten pierwszy kopulował. Także to są wyjątkowe zdjęcia. Muszę Państwu powiedzieć, rzadko się zdarza, ale proszę zobaczyć, jak to wygląda. Kiedy Państwo oglądali ten film, tam były opisy, na czym ta kopulacja polega. Ja chciałem Państwa bardzo serdecznie pozdrowić, zaprosić do subskrypcji mojego kanału, gdyż szykują się bardzo ciekawe kolejne filmy. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję, kłaniam się.